taka wielka para. Taka wielka torba zakupów. To nie jest reklama Action, ale moje po prostu zdobycze z tego sklepu. Przydatne i do kreatywnych prac, i do zabaw z dziećmi. Zobaczymy, czy warto było wydać niektóre pieniądze. Oczywiście Wam podam ceny. Tak więc dzisiaj wyciągamy rzeczy z torby Action. Na początek dosyć duża paka, w sensie, że karton. Wielki karton. Helu, helu. Zawsze chcieliśmy zrobić coś z helem, więc na naszym kanale Zabawy Dzieci na pewno zobaczycie filmy z udziałem tej butli, więc tym bardziej jest okazja, żeby zasubskrybować ten kanał. Tam wciśnij guziora. A tu pewnie za niedługo, jak nakręcimy film, pojawi się odniesienie no, do tego. Fajnie, fajnie. 108 zł kosztował. To jest największy wydatek dzisiejszych zakupów. Ok, odkładamy. Co tam mamy dalej? Stempelki. Stempelki. Zobaczcie. To są fajne takie z owadami. To nie jest jeden zakup stempelek. Jeszcze raz zaraz Wam pokażę. Murkuję w siatce. Trum. Stempelki. O, widać. Jest ich tutaj ze sztuk w jednym. Pisze, że 20, po 26 sztuk od trzeciego roku życia. Zobaczymy sobie, jak one działają. Ale to za chwilę. Tutaj jest z motywem takich z gospodarstwa domowego. A tutaj jest z motywem owadów. Super. I motylki, pszczółki. Bardzo fajne, tematyczne. Przyda się na zabawy z dzieciakami. Nurkuję dalej. Kolejne stempelki. Tym razem takie drewniane z... Tu z takimi farbkami bodajże. Tak mi się wydaje, że to są farbki. Ale zobaczymy, czy rzeczywiście to jest. Zaraz tu przeczytamy, co tutaj jest. 30 stempli drewnianych, tuż do stempli. Jeden czarny i jeden srebrny. Czyli zgadza się. Bardzo mi się to podoba. Ciekawe, jak działa. Też przetestujemy zaraz. Kolejna zdobycz z Action to takie metaliczne markery. One służą do kaligrafii. Pewnie się przyda przy robieniu jakichś kartek. Czy na przykład zobaczymy też przy okazji zdobienia kamieni. Czy one się sprawdzają? W sensie, że czy dadzą radę? Zobaczymy na różnych kreatywnych działaniach. Ale ja dzisiaj otworzę, zobaczymy, czy warto było. Ok, następna rzecz. A raczej dwie rzeczy. No oczywiście balony. Balony naprawdę mało pieniążków, kosztowały. Tu jest formy serduszka, czyli tematyczne. Na walentynki na przykład. Albo, że po prostu się kogoś tam kocha, lubi. Albo po prostu. Serduszkowe balonki. No i tutaj takie z motywami jakiejś postaci. Dinozaur, albo tutaj jest jednorożec, tu jest nawet lama, albo alpaka, leniwiec, tak, balonki, jest super. Nurkuję dalej. Dwie tablice za niewielką cenę. Fajna sprawa, można użyć do różnych prezentów, albo po prostu do zabaw z dzieciakami, zabawkami małymi, tak? Albo po prostu kreatywne prace plastyczne, takie miniaturki. Świetne i na pewno wypróbuję to w różnych działaniach i Wam pokażę na kanale Zabawy Dzieci na tym kanale.
Kolejna rzecz, taka nietypowa. W sumie nie wiem jeszcze do czego użyję, ale może do jakichś wielkanocnych tematów. To są takie miseczki, chyba z bambusa. Zaraz wam powiem, czy z bambusa. Z topoli, drewno topoli, wow, super. Ale wygląda jak bambus. I są to takie fajne łódeczki. Myślę, że użyję to do jajek z wielkanocnych, do ozdoby. I tak więc na pewno też tutaj zobaczysz tu odniesienie za niedługo do tych prac kreatywnych. Może być to jeszcze taki fajny element do zabaw z dziećmi, na przykład łódeczki. Raczej nie wiem, czy może się sprawdzą przy zabawach z wodą, bo jest to drewno, nasionka pewnie wodą, ale może je napuścimy jakimś lakierem od spodu i wtedy może uda się to użyć jako do zabawy na wodzie. Zobaczymy. Może do czegoś jeszcze innego zastosujemy. I kolejna, ostatnia rzecz, co zawsze chciałam kupić, ale nie miałam w swoim po prostu zapasie, to taka masa. Jest to modelina. Zaraz wam przeczytam, co tu jest napisane. Suszona powietrzem modelina pozwalająca. Pozwalająca. Chyba źle to przetłumaczyli. No taka elastyczna ona jest. Jeżeli materiał trochę wysechł, to niewielka ilość wody powoduje, że staje się znowu elastyczny. Po trwaniu opakowania należy przechowywać szczelnie zamknięte. Można malować. Fajnie. Na pewno wykorzystamy przy różnych kreatywnych pracach. Będzie fajna zabawa pewnie tą modeliną taką. Znaczy, mnie to raczej przypomina formę gliny, więc zobaczymy, czy to bardziej modelina, czy glina. Zobaczymy. Ale to nie teraz. Dzisiaj tego nie będę otwierać. Przejdźmy do otwarcia stempelków i markerów i pokażę wam, jak one działają, czy działają. Otwieramy najpierw markery. Tutaj oczywiście jest taka naklejka. Sześć markerów. I zaraz zobaczymy, jak one piszą. Ładny. Ten widać, nie, że nie jest wyschnięty. Zapewne muszą się rozpisać. O. Patrzcie, co on tutaj robi. Ten wygląda tak, czyli je może trzeba rozbełtać. No. Zaraz zobaczymy. Nie, nie zależy to od bełtania, ale patrzcie, ten jest w tym kolorze, tak wychodzi, a ta szersza część wychodzi w tym. O matko, patrzcie, co się stało. No, widzę, że już będą z nimi problemy. No. I się zepsuł. A ten jest taki. Okej. Tu zobaczymy. Ładny. Ładny róż. Szczerze nie wiem, czy one są metaliczne. One jakoś tak... Ta szersza część wygląda na metaliczną, a te cieńsze, one są całkiem w innym kolorze, ale ładnie, bo jest kilka różnych motywów. Tu jest bardziej taki metaliczny, a tu już jest taki lightowy, ale ładny. Ok, zobaczymy. O, i ten też się rozwalił. Patrzcie, czyli on ma w środku takie
wkłady. No, raczej nie wkłady, tylko po prostu nasączone barwą. Ciężko odczepić. Okay. No, powiem szczerze, że szału nie ma, jeśli chodzi o te mazaki. Ale ta forma, o ta cienka, jest bardziej metaliczna, więc to jest taki dosyć ładny kolor. A ten taki jakby, no powiem szczerze, że nie wiem, jak długo leżały. O, ale srebrny jest bardzo ładny. Srebrny jest bardzo ładny. Ten już taki wygląda na ciemniejszy. Srebrny mi się podoba, podoba mi się ten różowy. Ten taki ala złoty, ale on nie jest złoty. Tu jest niby złoty. Powiem wam, że szybko wysychają, więc to jest plus. Ale czy one są... O, czekajcie, bo on pod światło troszkę. No sami ocencie. No nie wiem. Nie wiem. Może jakby było pojedynczo. O, tutaj ten, widać, że się ten rozleciał. Okej, ale idzie wsadzić. No mam takie dziwne odczucie co do tego. Co do tych markerów. A teraz kolejne stempelki. Stempelki drewniane. Nie idzie, nie idzie otworzyć. Jak to się otwiera? No halo? Zębami? Proszę państwa, nie umiem otworzyć. Ciężko jest otworzyć. Ale bardzo ładny ten jest, ten srebrny. To jest srebrna farbka, to jest czarna. O, okej, okay. Ten łatwo poszło, ale uwaliłam opakowanie, a ten coś się zessał. Najpierw próbujemy te. Wezmę sobie inicjały moje na początek. Tak to wygląda. Ładne. W ogóle bardzo ładne, bardzo fajnie się trzyma. Ciekawe, czy dzieciaki będą potrafiły. Dobra. I odbijamy. Tak? Najpierw... Aha, to jest gąbka nasączona farbką. Ciekawe, patrzcie. Teraz odbijam. No, szczerze, bym musiała tutaj najpierw oczyścić to. Wzięłam patyczek. Tak. I nadmiar tutaj ściągnę. O, piesek sąsiadów szczeka. Nie szkodzi, niech szczeka. Dobra. Jeszcze raz delikatnie, tylko sam czubek. I a. O, jest. Okej, okay, dobra, nauczyłam się. Weźmiemy jeszcze sobie J. Okay. I znowu. I znowu uwaliłam, za dużo, muszę się nauczyć, bo wiecie co, te literki za mało wystają z tego gumolitu, tak, z tej gumy. I dlatego zbiera więcej farby. Dobra, zobaczmy. Okej, dobra. Czyli trzeba się na samym początku, no tak, wkręcić w to robienie stempelków, ale ogólnie ładnie. Zobaczmy, czy to ładnie zejdzie. Myślę, że
po każdym trzeba by było ładnie przeczyścić. Zajmę się tym później. Niestety czarne się nie chce otworzyć, ale myślę, że gąbeczka plus farbka, do tego stempelki, jak najbardziej można użyć innych kolorów. Fajny zakup, ale myślę, że mniejsze dzieci mogą mieć z tym kłopot, natomiast starsze pod kątem uwagi takiej, wiadomo, chodzi o to stemplowanie bez zbędnych, wiecie, tych plam, będzie ok. Ja też będę musiała się tego nauczyć. Ogólnie fajny zakup dla mnie. To teraz pod lupę bierzemy stempelki z tutaj z ekipą, ze zwierzątkami z gospodarstwa i elementami właśnie z gospody. Fajnie wyglądają te postacie. Zobaczymy, jak to wygląda na stempelkach i czy dzieci sobie z tym poradzą. No tutaj jest napisane, że od 3 plus. To kupiłam na stoisku dziecięcym. Tamte wcześniejsze stempelki bardziej na takich kreatywnych rzeczach. Jajka, tu nawet jest kukurydza, o i pięknie, i tutaj nawet jest stodoła. Jest świnka taka, wypróbujemy najpierw sobie świnki. A jest jeszcze świnka taka, jest dużo tych świnek. No dobra, biorę jedną świnkę. Tak, świnka ładnie się trzyma, więc dzieci nie powinny mieć problemu z trzymaniem tego stempelka. Oczywiście to trzeba najpierw farbie dać. O nie, to jest nasączone, więc super, świetnie. Niestety tu widać, że ten element wystaje, dlatego pojawiła się tutaj taka rysa, więc nie do końca jest to doprecyzowane, ale, ale ta świnka jest świetna, tylko czemu ona jest niebieska? Myślę, że po kilku razach ta farba przestanie działać i trzeba będzie ją po prostu odbijać. O, już przestała. Trzeba będzie odbijać po prostu w innych farbkach, ale powiem wam, że ładne są te postacie, podoba mi się. Tu to jest nasączone farbą czy tuszem, więc trzeba się posiłkować po prostu innymi farbami. Dobra, zobaczymy sobie gospodę. Jest zielona. Nie wiem, dopasowali po swojemu. Ok, jest tak, jest bardzo nasączone. No ale kółka wystają, tak? Kółka się pojawiają. Ok, i teraz sobie zobaczymy na moje ręce. No i w sumie widać, że coś się pojawia, ale szału nie ma. To chyba zależy od motywu, jak one są wsadzone do tego trzymadełka, bo tu widać, że te wnętrze po prostu jest takie bardziej wgłębione, więc chcąc czy nie chcąc, to się nie odbija za dobrze. Jako dotrzymanie odbijania jest świetne, ładne postacie są, ale motyw niedoprecyzowany jest pod kątem włożenia tego, czyli technicznie po prostu. Technicznie nie do końca one są dobrze wykonane, te stempelki, bo tu mamy konia i koń, widzicie? Siła nacisku jest na tej stronie, bo jest bardziej wysunięte do góry, a tutaj, że to jest bardziej wgłębione, czyli taki wgłębienie jest w środku tego stempelka, to one się po prostu inaczej odbijają. A otwieramy owady. Najlepiej sobie przetestować, które dają radę, ewentualnie spróbować je jakoś ponaprawiać, żeby one tutaj bardziej się trzymały rantu, a nie wychodziły naprzeciw, więc myślę, że jak się nad nimi popracuje, to będzie ok.
ale niestety nie wszystkie. Zobaczymy, jak sobie radzi pszczółka. I czemu one są wszystkie niebieskie? Ona jest nasączona fest. Dobra, delikatnie. Okej. Okay. Pszczółka. Niebieska pszczółka. Okej, okay, niech będzie granatowa. A więc tak. Kosztowało one niewiele, więc nie jest to stracony zakup. Natomiast będę musiała sprawdzić wszystkie, oczywiście tu stapelki, jak działają, zanim będę się bawiła z nimi z dziećmi, czy tworzyła po prostu swoje jakieś tam prace. No, jest tutaj dużo pracy przy tym, jeśli chodzi o dobre ich przygotowanie do zabawy. I do, znaczy w kwestii takiej technicznej, o ten wygląda dosyć ładnie. Widać, że jest równiutki, nie jest jakiś taki uwypukloniony z, czy jak to tam się mówi, z różnych stron, ale tak nasączony jest zarąbiście i patrzcie, i on już spełnia wymogi, patrzcie. Także to jest taki, no, robaczek, ale ładnie się odbija. I na ręce wychodzi plama. Dobra. Nieważne. Ale ten już jest ładny. Tak więc trzeba posprawdzać sobie wszystkie stempelki i wtedy może się okazać, że część no nie nada się do kreatywnych prac. Dajcie znać, czy wy też macie takie stempelki i czy macie z nimi problem. Mam się tobą zająć, tak? No dobra. Zakupy, które zrobiłam w Action, były przemyślane pod kątem moich działań w internecie i poza. Natomiast patrząc na stempelki i markery, trochę mnie rozczarowały, bo myślałam, że technicznie one będą lepsze. Oczywiście one są do wykorzystania, jednak muszę je ponaprawiać, markery trochę poprzyklejać, żeby przy otwieraniu się nie tak rozkładały dziwnie. A stempelki, no nie wiem, albo powybieram te najfajniejsze, które fajnie odbijają, w sensie te, które robią jakieś problemy, to muszę się zastanowić, czy będzie szło jakoś je ponaprawiać, czy po prostu je odrzucę, albo wykorzystam te opakowania do czegoś innego. Natomiast pozostałe zakupy, których dzisiaj teraz nie rozpakowywałam, zobaczycie na moim kanale, oczywiście przy wykorzystaniu do różnych zabaw albo kreatywnych prac, więc obserwujcie ten kanał. Jeśli tego jeszcze nie robisz, zachęcam serdecznie i wracaj do mnie częściej. Ja postaram się oczywiście w tym roku też częściej nagrywać filmy. W tamtym roku trochę się opuściłam, ale widzę, że ciągle przybywacie i ciągle jesteście, więc tym bardziej zachęcam do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia. Cześć!